Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl To jest Operacja Styl. Naszym gościem jest Anna Sudoł, która prowadzi bloga podróżniczego Before Anka Dies. Naszym dzisiejszym tematem będą instagramowe miejsca w Krakowie i Warszawie. Anno, czym musi się wyróżniać takie miejsce i co musi spełniać, żeby zostało nazwane instagramowym? Znaczy przede wszystkim musi być to zdjęcie fotogeniczne, które fajnie prezentuje się na zdjęciach. Do tej pory istniało takie przekonanie większości osobom zdjęcia miejsca instagramowe kojarzyły się z takimi miejscami. Trochę tandetnymi, trochę kiczowatymi. Natomiast no, obecnie no, miejsce instagramowe uznaje się za miejsca, które, które są dobrze oświetlone, które są jasne, gdzieś tam poukładane, no bo jednak muszą się fajnie prezentować na naszych zdjęciach na, na naszych social mediach. Więc no, Fajnie prezentują się różnego rodzaju rośliny, jakieś takie ciekawe kompozycje. Jeśli chodzi o wnętrza, bardzo często są to wnętrza białe, jakieś designerskie, poukładane. Więc no, miejsca Instagramowe są po prostu ładne miejsca, które, które fajnie wyglądają na naszych na zdjęciach i na naszych kontach Instagramowych. Jakie miejsca są najchętniej i najczęściej wybierane w mediach społecznościowych, żeby właśnie cieszyły się takim powodzeniem w sieci, miały dużo lajków czy followersów wtedy, żeby przybywało po tym zdjęciu nam? Tak, to znaczy, jeśli chodzi o miejsca, no na pewno jeśli chodzi o wnętrza, no to muszą być to wnętrza, no tak jak wspominałam, czyli takie jasne, fajnie oświetlone. Ciekawym trendem jest to, że na przykład y, dużo y, właścicieli kawiarni czy restauracji y, gdzieś zauważyło, że, że miejsca instagramowe cieszą się coraz większą popularnością. Y, w związku z tym y, już nie aż tak może. Może inaczej, Nie, jeśli chodzi o sam smak, no to wiadomo, że, że jest bardzo, bardzo ważny, natomiast smak potraw, natomiast no, bardzo istotne jest wnętrze, czyli wnętrze, które fajnie będzie wyglądało na zdjęciach i coraz większą uwagę właśnie przy... przy Zwraca się na to, aby, aby te wnętrza restauracji, kawiarni fajnie wyglądały na, na zdjęciach na Instagramie. Więc no, tutaj, jeśli chodzi o wnętrza, natomiast jeśli chodzi o takie nie wiem, miejscówki w Krakowie, w Warszawie, w Krakowie no, bardzo popularne są różnego rodzaju spoty na Starym Mieście. Na przykład. Plac Szczepański, Pasaż Bielaka czy, czy Mały Rynek czyli takie miejsca fajne, fotogeniczne, kolorowe, poukładane historyczne też. Historyczne, tak. Natomiast, jeśli chodzi o, o jakieś takie miejsca w Warszawie, no to. Bardzo popularny jest na przykład różnego rodzaju kadry z Pałacem Kultury. Mimo, poza, poza za takim aspektem historycznym, no jednak budynek ten prezentuje się pięknie na zdjęciach, więc często jest fotografowany, no i uwieczniany na naszych social mediach też takim motywem teraz pojawiającym się w sieci są różnego rodzaju kwiaty, na przykład w kawiarniach, czy w restauracjach, czy w różne takie muzea powstają z kwiatami. To też jest teraz taki trend. W Krakowie mamy przy Tauron arenie taki Arena Garden, gdzie właśnie są kwiaty latem. Czy byłaś może w tym miejscu? Tak, oczywiście. Jestem, jest, powiem szczerze, jestem tam starym, stałym bywalcem, natomiast no, Arena Garden to jest takie fajne miejsce, które no, trochę stricte powstało pod, pod media społecznościowe, bo poza właśnie tym Takimi kwiatowymi motywami przewija się tam bardzo dużo spotów, stricte przygotowanych pod właśnie zdjęcia na, do social mediów. Teraz ostatnio, właśnie jak byłam, to, to powstał taki specjalny spot jesienny, który, no, który super wygląda właśnie na. Na Instagramie cieszy jest coraz większym popularnością. Czyli to są jakieś kwiaty, czy jak wygląda ten jesienny ten? Znaczy, są Dokładnie. zarówno kwiaty takie typowo jesienne, no ja niestety na kwiatach za dużo nie znam, więc gatunków, gatunków tutaj konkretnych nie podam. Natomiast pojawiają się też różnego rodzaju dynie, tam chyba jakiś taki motyw Halloween też, też się przewija, więc no całość wygląda bardzo fajnie, no i cieszy się dużą popularnością wśród osób odwiedzających to miejsce. Tajemnicze ogrody w Krakowie zapierają dech w piersiach. To są nieodkryte miejsca takie w Krakowie, na przykład na ulicy Karmelickiej 27. Byłaś może w tym miejscu? Tak, tak. tak. To jest właśnie jeden z, jedno z takich miejsc, które znajduje się w centrum, natomiast jest, no wydaje mi się, bardzo mało, mało znane. Znajduje się ono właśnie w, na podwórku. Kamienicy, przy, przy ulicy Karmelickiej. Natomiast no zdecydowanie warto tam podejść. Nie tylko po to, żeby, żeby odpocząć od zgiełku miasta, czy, czy, czy się ochłodzić w cieniu, w cieniu drzew podczas jakichś tam letnich spacerów. Natomiast to, to też super miejsce właśnie do różnego rodzaju zdjęć. Ja polecam wybrać się je teraz jesienną porą, bo właśnie takie kolorowe liście pięknie tam wyglądają. Miałam właśnie okazję jakiś tydzień temu odwiedzić to miejsce i, i serdecznie Serdecznie polecam, bo jest naprawdę bardzo fajny, a, a wydaje mi się mało znany jeszcze na Instagramie. I też właśnie w niedzielę to jest zamknięte, bo byłam przy tym miejscu i nie można było wejść. Tak, znaczy I... niestety, niestety minusem są godziny otwarcia, bo z tego co kojarzę, um, ogród jest dostępny dla zwiedzających chyba do godziny 16 w tygodniu. E, w, soboty... w soboty jest otwarty, natomiast no, niestety nie jestem w stanie powiedzieć w jakich godzinach. E, natomiast no, jeśli tylko mamy taką możliwość, to. To warto się tam wybrać. Też mamy ogród Mehofera, zaprojektowany przez malarza Józefa Mehofera i tam są różne, to jest przy Muzeum Narodowym i w zależności od pory roku rusną tam piwonie, bratki lilie, aż do później jesieni gatunki róż i też tam jest kawiarnia Meho Cafe przy tym. Tak, kawiarnię polecam, bo mają przepyszny serniczek. Natomiast samo miejsce no super się prezentuje, mi się trochę z takim um, z taką Prowansją może trochę kojarzy, z takim francuskim, francuskim ogrodem. No, wygląda, wygląda pięknie i to nie tylko w jakiejś takich właśnie o jakiejś wiosennej porze, natomiast zarówno latem, jesienią, jak i zimą jest to bardzo ciekawe miejsce i bardzo fotogeniczne, więc, więc warto się tam wybrać na, na spacer. Też mamy ogród czapskich, który jest przy Pawilonie Czapskich, dzięki Józefowi Czapskiemu, czyli malarzowi, poświęcony. I tam też mamy ogrody neoklasycystyczne. Jakbyś mogła porównać te miejsca, czy one łączą je coś? Te miejsca łączy je coś? Znaczy, wydaje mi się, że każde z tych, z tych miejsc jest nieco, nieco inne. Ja nie ukrywam, że moim faworytem jest właśnie ogród przy, przy Muzeum Mehofera. Natomiast ogród przy Muzeum Czapskich również prezentuje się super, zwłaszcza teraz, bo, bo tam jest jednak mamy bardzo dużą ilość drzew, więc teraz o tej porze no, prezentują się super, są różnokolorowe, więc no, są częstym miejscem do, do zdjęć, zwłaszcza jakichś fajnych stylizacji. Właśnie gdzieś tam przeglądając Instagrama, to widzę, że, że, że to miejsce bardzo często się pojawia. No i poza, poza tym takim aspektem ogrodniczym, no to fajnie prezentuje się sam budynek muzeum, bo jest taki dość ciekawy i fajnie się komponuje właśnie z tymi, z tymi starymi drzewami na, na zdjęcia. Ale jednak te ogrody są dosyć małe w porównaniu do tych na przykład warszawskich, takich jak jest Ogrócki czy łazienki królewskie. Jednak te w Krakowie nie są tak aż dość, nie mają takiej dużej powierzchni. Natomiast no, wydaje to... mi się, że to jest ich, ich zaleta, bo, bo przez to są takie bardziej, bardziej urokuwe, Kameralne takie. Kameralne, dokładnie tak. Poza tymi trzema. Jest też na przykład bardzo ładny muzeum przy, o, ogród przy Muzeum Archeologicznym e, lub e, m, ogród przy Kolegium e, przy Majus. Są to takie bardzo, bardzo niewielkie e, ogrody, natomiast e, no, mają swój klimat i, i zdecydowanie warto, warto gdzieś tam e, się do nich wybrać, zwłaszcza, że znajdują się w samym centrum miasta. Też właśnie przy Kościele Świętego Piotra na przykład jest taki muzeum, ale też... Przy kościele św. Piotra jest też taki ogród, ale taki większy ogród mamy na Wawelu. Też to są barokowe ogrody królewskie. Tak, natomiast no, on jest większy na pewno niż te, te, te ogrody pozostałe na Starym Mieście, natomiast też nie jest jakichś dużych, dużych rozmiarów w porównaniu na przykład do tych warszawskich. Powiem szczerze, że, że, że jest to jedna z moich ulubionych wystaw, można to nazwać wystawą na, na, na Wawelu, natomiast nie cieszy się ona tak dużą popularnością jak, jak na przykład, nie wiem, chociażby Komnaty Królewskie czy, czy Skarbiec, ale bardzo, bardzo polecam się tam wybrać, zwłaszcza jakąś późną, późną wiosną, wczesnym latem, bo no, prezentuje się to miejsce pięknie i mamy stamtąd też super widok na Stare Miasto, na Kościół Świętego Piotra i Pawła. Więc fajnie się tam wybrać, żeby podziwiać różne, różne kwiaty, ale też widok na otaczającą okolicę. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam zapewne jest duża powierzchnia, więc tam na pewno jest dużo kwiatów i tam jest też szklarnia, rabaty kwiatowe, czy też storczyki, czy niewielki staw, czy palmniarnia. Tak, tak i to też jest bardzo często, aczkolwiek wydaje mi się, że na Instagramie najbardziej, największą popularnością cieszą się... Te, te nieodkryte. Te, może nawet nie nieodkryte, natomiast takie miejsca, gdzie poza kwiatami występują jakieś inne elementy, typu jakieś fontanny, jakieś szklarnie, właśnie żeby gdzieś te elementy takie szklano-metalowe się przewijały, bo jednak to bardzo urozmaica zdjęcia, no i fajnie, fajnie się prezentuje, fajnie można gdzieś to tam grać e, i, i przedstawić w tle e, naszych, naszych zdjęć. A ogrody przy kościele świętego Józefa i Piotra i Pawła, czy to, to jest jak, jakbyś mogła o tym ogrodzie powiedzieć? Jaki to jest ogród? To znaczy tak, jeśli chodzi o ogród przy kościele św. Piotra i Pawa, jest to bardzo niewielki ogród, natomiast no niezwykle taki urokliwy, Fajny widok jest z niego. Ja polecam serdecznie podejść na tył tego ogrodu, że znaczy, ogród to może za dużo powiedziane to jest taki, taki, taka, taki, rabata taki, taki taka mała znaczy niewielka, niewielka rabata, natomiast jest bardzo zadbana i fajnie, fajnie wygląda. I y, podchodząc na tył tego, tego, tego grodu mamy piękny widok na Kościół Świętego. Andrzeja. Natomiast jeśli chodzi o kościół, ogród przy kościele świętego Józefa. Ja swoją drogą powiem, że kościół świętego Józefa to jest w ogóle mój ulubiony kościół, jeśli chodzi o bryłę, bo mi się kojarzy z jakimś takim zamkiem trochę Disneya. sam kościół jest bardzo często fotografowany i się gdzieś tam przewija na Instagramie, natomiast no dużo, dużo rzadziej gdzieś pojawiają się zdjęcia właśnie z tego ogrodu znajdującego się za kościołem. Niewiele osób chyba wie, że tam właśnie można podejść, można. Na wypocząć, jest bardzo dużo jakichś takich ławeczek. Fajnie, fajnie, gdzieś to tam w cieniu drzew się znajduje, więc można odpocząć po, po spacerze po mieście. Natomiast no jest bardzo ciekawy, bo, bo ma taką kompozycję trochę. Podkową. i gdzieś w połączeniu z samym budynkiem kościoła świętego Józefa, to jest tam bodejże dzwonnica i w połączeniu z skałami wapiennymi, które się tam znajdują, no, tworzy to bardzo ciekawy, ciekawy krajobraz. No i, i fajnie, fajnie to wszystko wygląda na zdjęciach. Też przy Teatrze Juliusza Słowackiego znajdują się latem rabaty kwiatowe, więc to też jest takie ładne miejsce, żeby zrobić sobie zdjęcie. Zalew bagry określany jest małą Chorwacją. Dlaczego określany jest takim mianem? E, a powiem szczerze, że ja się bardziej e, spotkałam z tym, że, że bagry są e, nazywane takimi małymi krakowskimi mazurami. <laughs> e, bo, bo jednak e, gdzieś pewnie te. E, Poza tym, że, że e, no, miejsce jest niezwykle urokliwe, no i plusem też jest to, że leży no, bardzo blisko centrum, e, no to kwestia gdzieś połączenia e, ciekawej roślinności, e, jakichś e, żaglówek, które gdzieś tam się e, gdzieś przepływają, e, no, to wszystko powoduje, że, że jednak miejsce to jest chętnie odwiedzane. Przez, przez turystów czy, czy osoby szukające fajnych kadrów do zdjęć. Czyli te miejsca są podobne, jednak Skałki Twardowskiego i Zakrzówek są bardziej spektakularne na zdjęciach? Yy, tak, moim zdaniem tak. Znaczy, yy, no, tutaj zależy, zależy pewnie od gustów. Od gustów tak, natomiast no, wydaje mi się, że, że jednak... Yy, Skałki Twardowskiego to jednak jest takie no, bardzo nietypowe miejsce. Coś innego takiego, dokładnie Dokładnie tak, więc no i te, te połączenie właśnie tych skał z, tą, z tym kolorem. Z tą wodą wody. lazurową. Dokładnie prezentuje się super. Czasami ktoś widziałam, że podpisywał, że jest na Chorwacji, a to jednak były skałki Twarduskiego. Widziałam takie zdjęcia na internecie, pojawiały się. Dokładnie. Nieraz jak gdzieś tam widziałam właśnie zdjęcia z Zakrzówka i w komentarzach ludzie byli bardzo zdziwieni tym, że to jest Kraków. A w zasadzie nawet centrum Krakowa. A więc no, mamy fajne miejsce, które możemy się pochwalić.